Fundacja TVS spełnia świąteczne marzenia i rozdaje prezenty. Do telewizji zaproszono dzisiaj na wspólne kolędowanie podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Chorzowie. Warsztat terapii zajęciowej jest ośrodkiem, który ma na celu rehabilitację zarówno społeczną, jak i zawodową. Uzawadawiamy naszych podopiecznych, to są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Staramy się, żeby nabywali samodzielność, żeby w miarę normalnie funkcjonowali na otwartym rynku pracy i normalnie w takiej otwartej społeczności. Bardzo dziękuję telewizji TVS za to, co robi. Do wspólnego kolędowania zaproszono też gwiazdę telewizji TVS, Katarzynę Lorenz. Muzyka łączy. Jakiego rodzaju muzyka by to nie była, łączy. A kolędy to jest akurat, to są takie pieśni, które nastrajają optymistycznie, dają tą nadzieję, że to narodzone dzieciątko, na które czekamy, aż się narodzi, da nam jakby nowej nadziei, nowej otuchy na nadchodzący rok. I wspólne śpiewanie zawsze dobrze robi, bo jest cieplutko na sercu. Fundacja TVS działa od ponad 10 lat. Jej cele są proste – nieść pomoc tym, którzy są w potrzebie. Dla podopiecznych chorzowskiego koła przygotowano upominki i artykuły potrzebne do zajęć. Mieliśmy już wiele wspólnych akcji. Każda zawsze kończy się taką radością i takim niedosytem, że właśnie jeszcze coś jeszcze można zrobić wspólnie. Są tu niesamowici ludzie, którzy mają niesamowitą energię i tak się dzieje, że później znowu jest kolejne działanie. Tym razem wyszliśmy jakby tutaj dookoła swoim sercem fundacji, zaprosiliśmy ich do nas, z tego względu, że zawsze też u nich uświadczyliśmy gościnę, otwartość i radość, więc tym razem, zwłaszcza w okresie świątecznym, fundacja stara się tutaj odnawiać te kontakty, no i tym sposobem zaprosiliśmy do nas koło z Chorzowa, jest też z nami pani Kasia, więc możemy wspólnie pokolędować, posiedzieć przy wspólnym stole w takim świątecznym czasie. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji święta podopiecznych stowarzyszenia będą radośniejsze i szczęśliwsze.